Cześć, witam was serdecznie dzisiaj. Nie rób tak, bo się spocisz. Ha, spokojnie. Cześć, cześć, witam was serdecznie. Witam, cześć i czołem. Dostałam dzisiaj paczuszkę. Tadam, taka paczuszka elegancka. Unboxing. Unboxing paczuszki już został zrobiony przez jednego konsumenta tutaj. Więc już nie wygląda tak pięknie jak na początku było zapakowane. Ale są to batoniki od Fejmu. Dostałam zapas batonów. I są i czekoladowe, i te drugie, te karmelowe. Słony karmel jest ten, co ja go jeszcze nie jadłam. Walczysz? Przygotujesz się do walki? No nie, ja tam pracuję. Przypominam, że ja robię wywiady na Fejmie. Także to jest taki ten. Ale bardzo ładna paczuszka. Dzisiaj gdzieś odpicowałam, tak? No wiesz, ja robię rzeczy. Robię rzeczy. Poza tym, że streamuję, to robię rzeczy, o których wam jeszcze nie mówię, ale może wam kiedyś powiem. Ważne rzeczy. Cześć Kasik, czy ty też mając kartkówkę z chemii? Spierałaś ze szkoły, bo ja dostałem 20 punktów w pierwszej technikum i zjebkę od pani z chemii. Powiem wam tak. Ja nigdy nie uciekałam ze szkoły. Nigdy. Ja raz w życiu poszłam na wagary w gimnazjum i jeszcze zapytałam mamę, czy mogę iść. Także ten. Zgodziła się, no. Powiedziała, że mogę iść na wagary. Ja zawsze mówiłam maturze, że idę w ze szkoły, bo po chuj ja miałem kłamać. To bardziej zrozumiałem osoby ze wsi. Jak jesteś na wsi i chcesz iść gdzieś na wagary, to cię zawsze ktoś zobaczy. I ten ktoś, kto cię zobaczy, zazwyczaj zna twoją mamę. I nawet jeżeli nie miałam wtedy jeszcze dziennika elektrycznego, to i tak moja mama prędzej czy później dowiedziałaby się, że poszłam na wagary i miałabym większy problem po prostu z tym, żeby się wytłumaczyć. Więc jakby, no... elektryczny... elektroniczny chyba się mówi dziennik, sorki. Więc raz, jak był dzień wagarowicza, wszystkie koleżanki chciały iść na wagary, no ja chciałam iść z nimi, ale się bałam, więc zapytałam mamy, czy mogę? I mama mi pozwoliła. Grzeczna Kasia. No ja byłam bardzo grzeczna. Ja miałam prawie 100% frekwencji. Byłam prymusem w podstawówce, że miałam najwyższą średnią możliwą. Wzorowe zachowanie zawsze. Zawsze świadectwo z paskiem. Dodatkowe zajęcia. W soboty chodziłam do szkoły. Siedziałam w szkole dłużej niż trzeba było, bo siedziałam na dodatkowych zajęciach z matematyki. I jakby w soboty jeździłam na zajęcia i miałam oprócz tego jeszcze dodatkowo angielski. Miałam jeszcze dodatkowo jakieś zajęcia. Jeszcze się uczyłam. Jeszcze jakieś zajęcia sportowe miałam dodatkowo, wszystkie fakultety robiłam. Oj. Dopiero w liceum mi się tak troszeczkę przestało chcieć, że skupiłam się tylko na 100% na przygotowaniu do matury, że chodziłam tylko na korepetycje z matematyki, z polskiego i z fizyki, więc zmniejszyłam ilość tam godzin potrzebnych, no i przygotowałam się tylko 100% do matury. I w liceum też nigdy nie chodziłam na wagary, bo już właśnie w liceum miałam już dziennik elektroniczny, elektroniczny dziennik i też nie chodziłam na wagary. Jak miałam ten dziennik elektroniczny, to moja mama dostawała powiadomienie w momencie, kiedy ja się spóźniłam na lekcję. I ona już wtedy do mnie dzwoniła, czemu cię nie ma na lekcji? I jak raz chciałam iść na wagary i chciałam iść oddać krew, żeby mieć usprawiedliwione godziny i iść na wagary, to nie przyjęli mi krwi. Wszyscy moi znajomi, co ze mną poszli, bo ja jej zaciągnęłam na to oddawanie krwi. Wszyscy znajomi sobie pojechali i poszli sobie do domu, a ja musiałam wrócić na lekcję, bo nie chcieli mojej krwi, bo miałam słabą krew. Więc no... także ten. Czasami co po szkole chodziliśmy na piwo, ale to było tyle z mojego bycia rebel chyba. Królowie Żyta, sezon czwarty. Co to są Królowie Żyta? Słyszałem, że w komentarzu tam jakiś nieup mi tu, że gaźnik coś, pizda. Co to jest? Co to było? Ty tego nie znasz? Nigdy w życiu tego nie widziałam. O, szefie kuchni, co dzisiaj mamy? Buraczki, schabik. Ale ja miałam kotleta z kurczaka. To jest chyba z kurczaka. Dobra. Spróbuj się to kurczaka. To schab. Niemożliwe, że masz schab. No mam schab. Niemożliwe. No chodź zobacz. No nie będę ci go próbować, ale to jest niemożliwe. No oczywiście, że to jest kurczak. No jak, to schab. To jest kurczak. To jest schab. Co ty pierdolisz? Na 100% to jest schab. Miliard procent, że to jest kurczak. 2 miliardy procent, że to jest schab. Wydaje mi się, że nie daliby większego schaba. Nie, no to pokaż mi. Tak wygląda mój schab. Women. No, ja mam schaba. No pokaż tego schaba. Ja mam schaba. No puka. No to jest schab. No bo twój jest schab jednak, masz rację, ja mam kurczak. No i co? Dzięki Remo za obiadek. A już była krzywdolka. A jej przyjaciół. Ostatnio jesteś konfliktowa bardzo. No i co? No i zaraz skończy się moja cierpliwość.
Aha. Siema! Lecimy na żywca! Lecimy tu na żywo! Pytanie, czy to on jest EBEB? Faktycznie? I tak i nie. Patrząc na to, że odkąd ten człowiek tutaj jest i on prowadzi jakby te wywiady, jakby robi te filmiki, jakość kanału EBEB strasznie spadła. Lubiłam oglądać EBEB za śmieszne przeróbki i skróty konferencji, a nie ze względu na niego. Nie wiem, jakie jest wasze odczucie. Ale to mogę wykorzystać jako pytanie do niego na gali. Bycie osobą transseksualną w polskim internecie nie należy do najłatwiejszych. Noliv oficjalnie ogłosiła, że jest osobą transseksualną. Ktoś zapytał, czy będą filmy na Noliv i szczerze nie wiem. Można znaleźć głupkowate komentarze takie jak: chłop za babę się przebrał, synek zoba jakie jajca. Jestem w stanie wczuć się w pozycję osoby transseksualnej, która po pierwsze każdy tego rodzaju wpis odbiera razy 10. Czy nie wydaje wam się, że obchodząc się z influencerami, z osobami transpłciowymi jak z jajkiem, ostrożnie tak do nich podchodząc i tak dalej, nie robi się im większej krzywdy niż pożytku? W sensie, ja rozumiem, że jest to delikatny temat, kontrowersyjny publicznie i tak dalej, ale jeżeli chcesz faktycznie pomóc takim osobom, które zmieniły płeć i dla niektórych ludzi to jest szok i w ogóle i tak dalej, po prostu traktować je jak normalne osoby. Jak odwala gówno, to mówisz: odwaliła gówno. Jak zrobiła coś fajnego, mówisz: ej, zrobiła coś fajnego. A takie cackanie się z tymi osobami, wydaje mi się, że bardziej je uwypukla, że są jakieś inne. Dla mnie na przykład nie ma znaczenia, jakie jesteście wy płci. Czy se zmieniacie, czy se nie zmieniacie, czy jesteście chłopem, babą. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Gadam z nikiem, a nie z wami jako osobami, jako płcią, jako konkretnym indywidualnością. I jakby to jest mega wygodne. Ja się czuję jako samolot, a ja się czuję jako człowiek. Po prostu. I wy też jesteście człowieki. Ja jestem człowiek i wy jesteście człowieki. No, ja jako robol. What about a transgender? No, you have something wrong in your family, something wrong in you. Wiecie o tym, że jakieś leszcze sprzed komputera. Po prostu będę was za każde wasze słowo rozliczać. Bez skrupułów będę was lamusów wyjaśniać w realnym świecie. Będę was dojeżdżać. Po prostu. Skipnąć chyba to trzeba. Ja mam 1,60 m i mam tylko gaz pieprzowy. Ja się nie obronię. Oj, ale to jest k***a przesada. To jest totalna przesada. Chłop centralnie zaczyna grozić ludziom. To już nie jest to samo, co idzie się potańczyć na blacie i w k***i 10 osób, co są w pracy. To k***a są już groźby. No Peter, daj spokój. To k***a nie może być częścią promocji płyty. Ja już to widzę. Dział marketingu. Zastanawia się, jak zapromować płytę. Dobra, krok pierwszy. Wpuśćmy ludzi pracujących w Maku i zatańczymy na blacie w Maku. Dobra, rozpisane. Później za to przeprosimy, żeby się troszeczkę wybielić. Przepraszamy. A potem dopierdolimy wszystkim groźbami karalnymi o to, że nas oceniają za to, co robimy. To będzie punkt trzeci. Punkt czwarty. Powiemy, że to wszystko była promocja płyty i zaprosimy na preorder. Wow. To jest pojebane. Nie zapomnij o likowaniu czyichś danych osobowych i nasyłaniu na nich swoich fanów, a to też jest chore. Co do osób transpłciowych, myślę, że masz rację. Ja na przykład poznałem się z kolegą 5 lat temu, w tamtym momencie koleżanka, ale gdzieś z rok temu mi powiedział i nic to nie zmieniło. Warto dodać, że to kolega z internetu, ale myślę, że nie ma tu znaczenia. Właśnie o to chodzi, Skerciak, nie? Bo to nic tak naprawdę nie zmienia, no człowiekiem jestem samym, prawda? Mi bardziej jeszcze chodzi o to, że najwięcej do powiedzenia mają osoby, których to kurwa nie dotyczy. W sensie, ja na przykład w moim towarzystwie nie mam nikogo transpłciowego. Nikogo. Co mnie obchodzi, że Noliv zmienia sobie płeć z faceta na kobietę? Nic. Ja nie mam, absolutnie nie znam personalnie żadnej osoby. Żadnej. I mam wyjebane. Po prostu. Rozumiecie? A jeżeli byłby to ktoś z mojego otoczenia, ktoś mi bliski i tak dalej, to wtedy odnośnie tej osoby się, wiesz, zastanawiasz i chcesz dla niej dobrze, prawda? Więc akceptujesz, żyjesz. To jest dalej ta sama osoba. Dwójka chłopaków nagrała filmik, na którym pluje na Malika podczas jego koncertu, a raper w ramach odwetu udostępnił publicznie adres jednego z tych gagatków i kazał mu w ramach przeprosin napluć na swoje odbicie w lustrze. A wiecie, co jest najlepsze? Że ja widziałam komentarze, które propsowały podejście Malika. Dobrze, takie kurwy z internetu przynajmniej będą wiedzieć, że są konsekwencje. O, super, że przeprosił, tak miało właśnie być. Dobrze zrobiłeś, Malik. Ja mówię tak, co jest kurwa? Nasyłanie na gościa typów w kominiarkach, straszenie gościa, że ktoś go pobije, zlikowanie jego adresu w internecie i kurwa propsujemy to, co tu się stało? On nie straszył, tylko zlikował. On napisał, że zlikował ten adres i napisał: koledzy w kominiarkach coś tam do was wpadną, czy coś takiego. No dobrze, Malik zrobił. No to wytłumacz mi, czemu tak uważasz. Malik to oszołom, jak i te dzieci, co to propsują. Ty rozumiesz, że te oszołomy mogliby faktycznie jechać do tego chłopaka i coś mu kurwa zrobić? Ale ja nie twierdzę, że oni nie zrobili nic złego, Stefaniaczek. To nie chodzi o to, że oni git się zachowali,
kurwa zajebiście i wszystko, to trzeba się liczyć z konsekwencjami, ale to rozumiesz, że konsekwencje, jakie dorosły człowiek powinien względem nich podjąć, to powinny być pójście na policję i powiedzenie o zniesławieniu, konsekwencje prawne, a nie likowanie jego adresu, publiczne ośmieszanie go w internecie, nasyłanie na niego typów w kominiarkach, żeby mu zrobili krzywdę. No co jest kurwa? Halo, to nie jest kurwa ulica, to nie jest kurwa wyjaśnianie i sprawiedliwość na własną rękę, że coś ci się nie podoba, to nasyłasz swoich widzów kurwa na kogoś. To jest pojebane, że my idziemy w tę stronę. Jeżeli się poczuł kurwa urażony tym, że ktoś na niego napluł, zawiadom policję, znajdź typa i niech poniesie tego konsekwencje. Ale ty nie jesteś kurwa od wymierzania wyroków sprawiedliwych. I jeszcze, że ktoś to propsuje i uważa to za słuszne, że ponieśli konsekwencje? Konsekwencje to kurwa by ponieśli w sądzie, a nie bycie zastraszanym i kurwa plucie na siebie w lustrze, poniżanie się i kurwa całowanie komuś stóp. Kurwa wszyscy prawilniacy, co będą sami sobie wyroki stawiać. Jakby kurwa było tak, że sąd przestanie funkcjonować, policja przestanie działać, anarchia, proszę bardzo, wyjaśniajcie sobie wszystko sami. Ale póki jest coś takiego jak minimalny system sądownictwa i jakiejś sprawiedliwości, to bardzo proszę się tam kierować, a nie wymierzanie sprawiedliwości na własną rękę. Dla mnie to jest pojebane. To jest po prostu pojebane. Dzieci się teraz boją pójść z czymś na policję albo do nauczycieli, bo się boją, że będą nazwane konfidentami i sześćdziesiątami. Pojebane czasy to są, pojebane! Ja uważam, że mi nie odwaliło mi od pieniędzy i od sławy. W sensie, bo tak naprawdę nic się w moim życiu przez to nie zmieniło. Może to jest dlatego. Ja nigdy nie byłam taką osobą, która by jeździła na te imprezki z tymi influencerami. Po prostu sobie siedzę w domu. Ale ty nie jesteś sławna? Zdziwiłbyś się. A ja to się dziwię, jak się okazuje, że ja jestem znana nie kurwa z Twitcha, tylko ja się okazuje, że większość ludzi mnie zna z TikToka. To jest dopiero pojebane. Rozumiecie? Ci ludzie w mają Twitch, oni nawet nie wiedzą, że jest coś takiego i że ja tam streamuję. Oni myślą, że ja nagrywam takie filmiki, jak lecą shoty na TikToku, nie? To oni myślą, że ja nagrywam takie filmiki i jeszcze robię sobie sama edity. Polecam wstąpić na TikToka do mnie, tam, co jest podlinkowane na dole, i poczytać sobie komentarze. Niektóre to takie złoto, to jest moje guilty pleasure. Ja przed snem, zanim zasnę, to sobie lubię tak poczytać komentarze na TikToku, to jest, czasami tam jest tak śmiesznie.